W muzeum odbył się koncert z okazji 50. rocznicy Muzealnych Wieczorów przy Świecach. Mieliśmy przyjemność zapoznać się z orkiestrą kameralną Capella Bydgoszczensis pod dyrekcją José María Florencio. 50 lat temu Gruzińskie Muzeum jako pierwsze z polskich muzeów rozszerzyło ofertę adresowaną do miłośników sztuki o koncerty kameralne, zyskując w ten sposób liczne grono sympatyków tej nowej formy działalności. Odbywają się one w salach ekspozycyjnych z różną częstotliwością. Towarzyszą otwarciom wystaw, uświetniają sesje jubileuszowe, uroczystości miejskie i obchody świąt narodowych, a często stanowią samodzielną propozycję. Od samego początku cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem słuchaczy i na trwałe wpisały się w kalendarz imprez pod ogólną nazwą Muzealne Wieczory przy Świecach. To powodzenie zawdzięczają przede wszystkim znakomitym wykonawcom, ale też urodzie zabytkowych wnętrz, prezentowanym w nich dziełom sztuki i świetnej akustyce, co wspólnie tworzy wyjątkową atmosferę sprzyjającą odbiorowi muzyki.